do góry jeszcze pana. Żyjemy w krętym, sądy zachowują się jak władza, która nie podlega żadnej społecznej kontroli. Na to wygląda. Ja zabezpieczałem się przed podobną sytuacją, ponieważ na zawaleniu Berghausena i Dudowskiego nie wpuszczono nas na salę, ponieważ sprawa była utajniona. Tutaj jest bez udziału mediów, to nie znaczy, że jest utajniona chyba. Tam to było wyraźnie powiedziane. Zabezpieczałem się przed tą sytuacją. Złożyłem oświadczenie w imieniu Stowarzyszenia Niepoprawne Radio.pl jako jego prezes, w którym opisałem sytuację, jaka zaistniała 20 listopada 2014 roku w siedzibie PKW, podkreślając, że Witek Zieliński działał na zlecenie naszego radia, czego dowodem były na przykład, są zdjęcia Witka z mikrofonem radiowym i z dyktafonem, na którym nagrywał całą sprawę. To ten fakt, że działał na zlecenie redakcji, powinien być wystarczającym dla sądu, aby uznać w nim dziennikarza wykonującego swoje zadania prasowe. To jest jeden element, który podkreśliłem. Drugi element, czym jest prasa. Prasa mogą być zespoły ludzi, które wykonują zadania informacyjne skierowane do szerokiej opinii społecznej. Nasze niezależne media robią to bezdyskusyjnie. Czasem robimy rzeczy, których inne media nie robią lub nie chcą robić. Dowodem na to ostatnie stwierdzenie, co również podkreśliłem w skierowanym do sądu piśmie, jest fakt, że w innej sprawie, w sprawie przeciwko Grzegorzowi Braunowi, Hani Dobrowolskiej o naruszenie miru domowego, sąd skierował do niepoprawnego radia pismo z prośbą o udostępnienie nagrań z tego wydarzenia. Byliśmy jednym z nielicznych mediów, które miały nagrania całości, czyli od godziny 17 od rozpoczęcia się protestu, przypominam, przeciwko sfałszowanym wyborom samorządowym, aż do zatrzymania. Później już ja nagrywałem sam relację z Kruczej, z Wilczej, gdzie przewieziono aresztowanych, między innymi właśnie Witka. Na tym nagraniu również słychać, jak krzyczę do aresztujących Witka policjantów, którzy wprowadzili go do radiowozu policyjnego, że czy sobie zdają sprawę z tego, że aresztowali właśnie dziennikarza. To jest wszystko na nagraniu, więc jeśli sąd będzie miał jakieś wątpliwości, może skorzystać z nagrania, że policja miała świadomość, że Witek Zieliński jest dziennikarzem wykonującym swoje czynności. No i cóż, i teraz się okaże. Okaże się prawdopodobnie, że okaże się, jaka jest linia tego sądu. To znaczy, czy rzeczywiście podtrzyma to, co zostało określone w sprawie twojego zadania. Witek już wyszedł, panie mecenasie, jak to wyglądało? O 14 będzie ogłoszone postanowienie. Sąd uznał, że z uwagi na fakt, iż prowadzone jest w dalszym ciągu postępowanie przygotowawcze, które objęte jest tajemnicą, a sprawa się odbędzie tylko z udziałem stron. No, przedstawiliśmy swoje racje, które po pierwsze polegają na tym, że pan wykonywał tam swoje czynności zawodowe i już z tego powodu nie powinien być zatrzymywany jako dziennikarz, a po drugie, z uwagi na to bardziej kwestie proceduralne, że w zasadzie jeśli przyjmiemy rozmowanie policji i podstawą zatrzymania będzie chęć zastosowania trybu przyspieszonego, to de facto będzie można zatrzymać każdą osobę, co do której istnieje niewielkie przypuszczenie, że popełniła jakieś przestępstwo, a potem już w białych rękawiczkach można nie kierować sprawy do trybu przyspieszonego, a zatrzymanie będzie legalne. Takie jest rozumowanie w tym przypadku policji, z którym my się nie zgadzamy. Dziękuję bardzo. Proszę. Sytuacja, którą dzisiaj tutaj zastajemy pod salą, w której właśnie zakończyła się krótka bardzo
rozprawa odwoławcza Witka Zielińskiego, jest co najmniej niepokojąca. Są wśród nas przedstawiciele Telewizji Republika, niepoprawnego radia, czyli zleceniodawcy działalności Witolda Zielińskiego na terenie między innymi Państwowej Komisji Wyborczej, ale także zawsze w Klubie Ronina, zawsze w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Jest to postać rozpoznawalna dla wszystkich. Witku, dołącz tutaj do mnie, bo o Tobie mówimy. Właśnie oto Witek, którego dzisiaj... Oto Witek, którego dzisiaj przyszły poprzeć poza mediami relacjonującymi to wydarzenie dwie osoby z Klubu Ronina. Mam zaszczyt ja osobiście być... Trzy. Mam ja dzisiaj zaszczyt reprezentować Kongres Mediów Niezależnych jako od niedawna przewodnicząca prezydium kongresu. Niemniej w dwuznacznej roli, bowiem jako jednak osoba zainteresowana przebiegiem osobiście tego procesu. Osoba, której zażalenie zostało 10 dni temu bodaj, tak? Odrzucone. W duchu solidarności z kolegą, który pełnił dokładnie taką samą funkcję w Państwowej Komisji Wyborczej, a którego sprawa dzisiaj jest rozpatrywana. Znikła liczebność naszego dziennikarskiego środowiska, pomimo apeli kierowanych poprzez niezależne media, poprzez portal niepoprawnego radia, Solidarnych, poprzez Klub Ronina. Jest bardzo złym prognostykiem solidarności międzyludzkiej, ale także międzydziennikarskiej. Być może dotychczasowe działania, obliczone od pierwszego momentu zatrzymania 12 osób w PKW 20 listopada poprzez 21, kiedy to dwaj dziennikarze, pan Gzel i pan Pawlicki, zostali wypuszczeni z aresztu, a przetrzymywana nadal byłam ja, Witek w tym czasie poddawany jakimś procedurom sądowym ze względu na stan zdrowia. Wszystko to razem wskazuje na skuteczność tych działań wymiaru sprawiedliwości, bądź też wymiaru opresji, o ile myślimy tutaj o działaniach policji. Udało się środowisko podzielić. Z 12 osób zostało wyłuskanych dwóch dziennikarzy, następnie kilka jednak skupionych wokół niezależnych mediów, ośrodków walczyło o prawa dwojga pozostałych dziennikarzy, czyli nas tutaj z Witkiem. Sądzę, że jednak można powiedzieć, iż bezskutecznie, albo też skuteczność jest stosunkowo niska i to jest smutne. To dzisiaj muszę powiedzieć z rozgoryczeniem. Czy ta sprawa to nie jest czasem papierek lakmusowy dla sądów? Myślę, że jest to jednoznaczna wskazówka, iż jedynie z częścią mediów należy się liczyć, czy też chce się liczyć władza poważnie. I ta część mediów są to media przyjazne tej władzy. Natomiast ci, którzy bez specjalnych zahamowań rejestrują wydarzenia, te, których nie rejestrują media inne, bądź też robią to w sposób maksymalnie obiektywny, pozbawiony narzuconego stronniczego komentarza, jak ma to miejsce w wypadku mediów głównego nurtu, te są przede wszystkim separowane od mediów pozostałych, pomimo posiadania legitymacji stowarzyszeń dziennikarskich na przykład. Tutaj rozpoczyna się dyskurs, ci niewygodni przestają być uznawani najpierw za media w swoim towarzystwie, a potem za media w ogóle, czego przykładem jest zachowanie wobec Michała Rachonia przez Owsiaka na konferencji w końcu prasowej, gdzie został pozbawiony możliwości w ogóle wykonywania swojego zawodu. Pomijam brak akredytacji wcześniej, ale nawet znalezienie się na tej konferencji sprawiło, że został siłą usunięty. Co znowu nie spotkało się ze specjalnie dużym odzewem żadnym środowiska głównego nurtu, jak widzieliśmy, ale również szerzej środowiska, prawda, po zakończeniu tej sytuacji. Tu powinna rozgorzeć jakaś ogólnopolska debata na temat tego, czym jest tak zwana ongiś czwarta władza,
czyli właśnie media. Sądzę, że to rzeczywiście w tej chwili zaczyna być czwarta władza, tyle tylko, że nie w takim pojęciu, w jakim mieliśmy nadzieję, iż będzie funkcjonować w państwie demokratycznym. No właśnie, co Kongres Mediów Niezależnych ma zamiar zrobić z tą sprawą? Jakie działania podjąć? Sądzę, że należy doprowadzić w bardzo szybkim trybie do zwołania wszystkich podmiotów, które kiedyś stworzyły Kongres Mediów Niezależnych. Uważam, że jest to po prostu konieczność. Tworzy je kilkadziesiąt różnych organizacji, mniejszych lub większych. W tej chwili sporych organizacji, sporych redakcji prasowych i telewizyjnych, bo przecież także Telewizja Republika, także w polityce, także Niezależna, Gazeta Polska, to są wszystko podmioty, które u zarania wygenerowały Kongres Mediów Niezależnych. Sądzę, że w tej chwili jest ostatni już moment, ażeby z powrotem to środowisko poczuło, że występuje w tej samej sprawie i rzeczywiście chce być czwartą władzą, w najlepszym pojęciu tego słowa. Dziękuję Państwu i spotykamy się o godzinie 14 na czwartym piętrze przed salą 448. 448, cyfra łatwa do zapamiętania, dwie czwórki dają ósemkę. Zapraszam Państwa i do usłyszenia.